Witam Państwa serdecznie na kanale Łączna z Pasja.pl. Razem z nami Marek Szkolnikowski. Dzień dobry. Spokojny, ale uśmiechnięty. Taki wyciszony mam wrażenie, ale podczas konferencji prasowej kilka uśmieszków dało się zaobserwować, bo wielka sprawa ta telewizji polskiej. No, ekspansja na rynku praw sportowych trwa. Myślę, że boks zawodowy jest kolejnym bardzo ważnym elementem w naszym portfolio sportowym. Poza piłką nożną, skokami narciarskimi, piłką ręczną, koszykówką, hokejem na lodzie, no mamy praktycznie cały wielki narodowy sport w telewizji polskiej. Bardzo się cieszę, bo no jest to dla nas bardzo, bardzo ważna sprawa. Boks zawodowy wraca do telewizji polskiej. Nie zapominajmy też o boksie olimpijskim i idziemy do przodu. Proszę powiedzieć, skąd się wziął taki pomysł, bo kilkukrotnie, raz za razem można było w ostatnich tygodniach, miesiącach obserwować powtórki fajnych gal bokserskich na kanałach TVP. Ja włączyłem, nie wiem, z miesiąc temu telewizor i zobaczyłem walkę Oscara De La Hoya z Floydem Mayweatherem juniorem i tak sobie pomyślałem, kurczę, bardzo fajna walka, którą fajnie sobie odświeżyć. To wtedy już było takie budowanie gruntu pod to, żeby ten odbiorca przyzwyczaił się, że boks jest w TVP? Nic nie dzieje się przypadkowo. Jeżeli mówimy o prawach sportowych, to my w tej chwili negocjujemy już prawa sportowe do imprez w 2025 roku, a na rynku amerykańskim telewizja NBC prawa olimpijskie kupiła do 2032 roku, więc tutaj trzeba wyprzedzać rynek, trzeba działać szybko. To, że chcemy, żeby polski zawodowy boks wrócił do telewizji polskiej, wiedzieliśmy od dłuższego czasu. Natomiast no, boks jest taką dyscypliną sportu, która ogląda się również w powtórkach walki Floyda Mayweathera, czy Oscara De La Hoya, czy innych wspaniałych, wybitnych postaci pięściarstwa świetnie się oglądają, dlatego też postanowiliśmy, aby te walki pokazywać w TVP Sport. Mówił pan Jacek Kurski o tym, że pojedynek Pacquiao kontra Mayweather obejrzało ileś tam ludzi. Proszę powiedzieć, jak oglądają się mniejsze gale? Michał Srowatka walczył całkiem niedawno. I jak ta gala się oglądała? Czy to było zainteresowanie duże, czy to było zainteresowanie średnie? Czy widzieliście w tym potencjał po czymś takim, że to może być wiążące w przyszłości i odnieść sukces wy i dyscyplina, jaką jest boks? Potencjał jest ogromny. Tam, gdzie występują reprezentanci Polski, tam, gdzie osiągają ogromne sukcesy, oglądalności są duże. Gdybyśmy nie wierzyli w to, że te oglądalności będą ogromne, nie inwestowalibyśmy w boks zawodowy. Wierzę w to, że takie nazwiska jak Krzysztof Diablo-Włodarczyk, jak Krzysztof Głowacki, jak Maciej Sulęcki, jak wiele, wiele jeszcze innych postaci polskiego boksu będą w stanie przyciągnąć miliony przed telewizory. Rzeczywiście walka Floyd Mayweather, Pacquiao, to było niespełna milion ludzi oglądało, ale to był środek nocy, więc udział telewizyjny był ogromny i tak naprawdę można go porównać do skoków narciarskich, bo to było prawie 50% udziału telewizyjnego, czyli tyle samo, to taki sam udział jak przy skokach narciarskich, jak przy wielkich wydarzeniach sportowych, więc potencjał boksu jest ogromny. Czy będzie impreza cykliczna, duża impreza, jaką w telewizji Polsat był Polsat Boxing Night na kanałach TVP? Coś, co będzie przyciągało ludzi raz 3-4 razy w roku, co 3-4 miesiące, czy na razie nie ma takiego planu, bo pan Andrzej Wasilewski nie chciał na ten temat za wiele mówić, prawdę mówiąc. Jest plan taki, żeby pokazywać co najmniej 8 najbardziej jakościowych gal w roku, czy to w Polsce, czy za granicą. Mówimy tutaj albo o wielkich wydarzeniach globalnych, jak walka Joshua Parker, albo o galach, na których występują reprezentanci Polski i walczą o mistrzowskie pasy. Dlatego cyklicznie będzie ten boks się w telewizji polskiej pojawiać. Z ciekawości, gala, w której będzie walczył Daniel Jacobs kontra Maciej Sulęcki, będzie poszona w całości, czy to będzie po prostu tylko 2-3 ostatnie walki, które będą interesowały polskich kibiców? Gala będzie pokazana w całości w TVP Sport oraz w naszej aplikacji mobilnej i chciałbym tutaj podkreślić, że będzie to gala i wszystkie nasze gale będą za darmo, nie będzie żadnego pay-per-view, nie będziemy ograniczać nikomu możliwości oglądania tych walk, nie będziemy tych walk kodować. Natomiast pracujemy nad tym, żeby walka wieczoru, dla nas walką wieczoru jest walka Macieja Sulęckiego, była na antenie otwartej i żeby każdy mógł ją zobaczyć. Czy będziecie gotowi, jeżeli chodzi kadrowo, do tego, żeby pokazywać boks tak często i w tak dużej skali, żeby zabezpieczyć i studio komentatorów, studio u Was tutaj na Woronicza, studio na miejscu stoczenia walki, bo logistycznie to będzie duże przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę to, że angażujecie się bardzo mocno i w Ligę Mistrzów, która wchodzi w decydującą fazę, plus mecze na Mundialu, tej pracy będzie dużo, więc ludzi do pracy może być mało, czy mi się tylko tak wydaje.
Wydaje się panu. Logistycznie, no jeżeli my obsługujemy takie imprezy jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak Igrzyska Olimpijskie, zimowe czy letnie, no to są wielkie przedsięwzięcia logistyczne. Telewizja Polska ma ogromne doświadczenie i najlepszy zespół dziennikarski. Oczywiście jesteśmy gotowi gośćmi w studio podczas walki Maciej Sulęcki, podczas walki Joshua Parker będzie Andrzej Gmitruk, Maciej Sulęcki, Izu, więc goście wybitni komentować będzie Sebastian Szczęsny z Piotrem Jagiełłą, natomiast też będziemy i korzystać z usług trenera Andrzeja Gmitruka, Fiodora Łapina. Jesteśmy otwarci na całe środowisko pięściarskie. Każdy jest u nas mile widziany i chcielibyśmy stworzyć taki pięściarski team TVP. Kiedy najbliższa gala? Bo pytałem się tutaj i gdzieś tam ptaszki świerkają o początku, o połowie czerwca. Takie są plany, żeby najbliższą galę zorganizować, właśnie taką debiutancką polską galę wtedy? Najbliższa gala Joshua Parker, kolejna 28 kwietnia Maciej Sulęcki, Jacobs, natomiast o pozostałych planach będziemy informować, jak będzie wiadomo. No, z boksem zawodowym to jest taka specyfika trochę tego sportu, że trzeba wszystkie szczegóły dograć, każdego zawodnika prowadzi się indywidualnie, wszystko zależy od tego, gdzie, w jakich miejscach dostępni są ci pięściarze, żeby trzeba też odpowiednio dobrać rywali dla tych pięściarzy, więc to trudno powiedzieć teraz, że zorganizujemy galę w czerwcu, we wrześniu i w październiku. No, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Na razie skupiamy się na tych dwóch wielkich galach. Przede wszystkim Joshua Parker chcemy wystartować z wysokiego C, pokazać, że Telewizja Polska boksem zawsze żyła, boksem żyje, że mamy świetny team i że absolutnie damy sobie radę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.